Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z waszej ulubionej serii Choo Choo Charles. I kochani, wracamy i... Wow, Jezu, mi się on tak wyskoczył. Wracamy i chciałbym dzisiaj iść do południowej kopalni. Banda ukrywa ważne jajo w kopalni na południu. Myślę, że dzisiaj to zrobimy. Nie jest za głośno, bo jestem w sumie automatycznie po... nagraniu Project Zomboid z aktorem, bodajże 4. i 5. odcinek, który... Ta jeszcze seria nawet nie wleciała, więc robię sobie ją na zapas, żeby w razie czego mieć co wrzucać. Wiadomo, czasem coś wyskoczy i tak dalej, a taki Project Zomboid może być fajną odskocznią, żeby sobie to pooglądać. Dobra, wchodzimy do środka. Pilny list do pana Warrena. Kopiąc jak głębszy tunel, przebiliśmy się do dużej podziemnej sali. Coś tu jest nie tak, ale nie wiemy co. Poprosiłem pana Warrena o możliwe najszybszą wizytę w południowej kopalni i poinstruowanie nas, co robić dalej. Eugene, brygadzista. Dobra, czyli chłopaki się przebili do jakiegoś tunelu. Dobrze wiedzieć. Skradanie się. Schylaj się, by szpiegować wrogów, unikając wykrycia. Pochyl się w lewo, przytrzymując Q lub lewy bumper, pochylając się w prawo i tak dalej. Ale dobra. Ze szpiegowaniem to luz blues. Oj, ja myślałem, że to będzie shooter, a nie skradanka. Niestety, chyba to jednak będzie skradanka. Cholercia. Nie lubię tego. Nie lubię się skradać. Tego w sumie Outlasta. Dalej nie przechodzimy. Outlasta to chyba na poprzednim kanale jeszcze robiłem. Jest skrzynia. A w skrzyni jest... nie wiadomo co. Pyk. Dajcie mi godnego przeciwnika. Zielona farba. Zmienimy sobie oczywiście kolorek, jak tylko wyjdziemy, o ile przeżyjemy, bo to też nie wiadomo, czy my to przeżyjemy. Kurczaczki pieczone. Tu nic nie ma. Po co mi to było? Że tutaj nie ma kucania, naprawdę, że tutaj nie ma kucania, to jest po prostu wstyd. Wow. Dobra. Co my tu mamy? Na razie nie mamy nic. Możemy spaść? Wolałbym się chyba... Nie możemy. Dobra, o tyle dobrze. Cieszę się, że nie możemy. Tam coś się chyba czai. Słyszę gwizdanie. O kurde. Gra na pewno z jakiegoś powodu nam kazała się skradać. Kurwa, on biegnie. Run, boy, run. No fuck, dostaliśmy śrutem po dupie. Fuck. Czemu my nie mamy broni żadnej? Nie mogę się odwrócić. Chyba za mną biegnie. Biegniesz czy nie biegniesz? Czemu my nie mamy żadnej broni? Ej, no nie wierzę, że tu nie ma skradania. Naprawdę nie wierzę, że tu nie ma skradania. Ruch, skok, bieg, pochylenie, pomij samouczek, dialog. Nie ma. W dupę zepsać to gwizdanie.
Jezu, to jest najgorsze, co nie mogli zrobić. Jakieś głupie, głupie wychylanie się. Znaczy, ta gra jest ogólnie paradoksem, ale... Ty gwizdzielec. Ale dużo nam nie zrobił. Mamy full HP. Ja wiem, kochani, że się troszeczkę teraz wyciszyłem. Ale to z tego... Pocałuj mnie w nos. Pocałuj mnie w nos. No właśnie tak zrobię. Au! Uciekam, 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 uciekam. Jakbym miał broń, to byś dostał po dupie. Masz szczęście, że tej broni nie mam. Dobra, chyba się udało. No, chyba to już zebrałem, prawda? Oh yes. Nienawidzę misji skradankowych, naprawdę nienawidzę. Nienawidzę, bo ja jestem osobą, która musi się napierdzielać. Dobra, uciekamy stąd, bo już się zirytowałem. Mamy zieloną farbę. Ha, zielony, zielony pociąg. Nie wiem, czy w kubie guziku właśnie nie było zielonego pociągu. Dobra, lecimy. Następna stacja w pierdol. Żarcik. Dobra. Tu mam jeszcze jedną postać nieobowiązkową. Nasza lokomotywa. Chyba zaraz będziemy na miejscu. Za mostem. Oczywiście sprawdzę, co jest za mostem, czy pod mostem. Żeby nie było. Ciekaw, czy możemy znaleźć złom tak po prostu leżący. I wiecie co? Wiecie co, wiecie co, wiecie co? 7-16. Kurde, ale jestem głupi. To są poziomy. To są poziomy. A ja myślałem, że to jest jeden level. A to nie jest jeden level. Jak tu się zmienia broń? Tu jest. To nie są... To nie jest pasek postępu, tylko to jest max wybudowania. Dobrze wiedzieć. Au! Dobra, lekko się tylko tam drasnęliśmy. Lecimy dalej. Może tu coś będzie? Cały czas intryguje mnie to, że nie ma nic pod mostami. Naprawdę intryguje mnie to. A coś tam jest. Co my tam mamy? Na wprost. Jakaś postać chyba? Nie, nie, nie. Jest skrzynia. Jakaś. Ja do niej podlecę. Jestem ciekaw, co w niej jest, więc podlecę sobie do niej. Ciuchcia sobie poczeka. El złommo. Czyli było urf. Było urf, jak najbardziej. Wracamy do ciuchci. Ciuchcia jest tam. Czy tu coś znajdziemy? Raczej nie. Raczej nie. Naprawdę grafika jest bardzo, bardzo ładna. To jest dziwne w takiej produkcji.
Dobra, ja bym sobie zwiększył prędkość. Zatrzymaj się. No, możemy teraz przejechać albo w lewo. Oho. Nasza ciuchcia. Nasza ciuchcia. Jedziemy za nią, dobra, trudno. Jedziemy za ciuchcią. Jestem daleko chyba. Tomek, czekaj. Dobra, Tomek wjechał do zajezdni. A ja wjechałem po złom. To gdzie my jesteśmy? On tędy przejechał? Na to by wychodziło. Na to by wychodziło, że on tędy przejechał. Dobra, złom sobie zbierzemy. Op. Ja nie wiem, czy ta ciuchcia może tylko i wyłącznie jeździć po torach, czy ona może na przykład, nie wiem, jak ja wyskoczę z ciuchci, to ona może z nami zaraz podlecieć. To mnie bardzo ciekawi. No ale chyba jako pająk chyba może latać wszędzie. Chyba może latać wszędzie. Tu nic nie ma. Byliśmy, to byliśmy. No teraz trochę żałuję, że poleciliśmy tędy, ale okej. Przeżyjemy. Więcej złomu. Jeszcze więcej złomu. I jeszcze więcej złomu. O kurde. Ale nas tym złomem raczą. Jeszcze złom. No i tutaj bym przegapił. Nie, nie, nie. Dobrze się z góry rozglądać. Dobrze się z góry rozglądać. Hello. Gdzieś on tu się ślaja. Lokomotywa. O kurwa. Tomasz. To też sobie myślał. Ale nam ciuchcie zwalił. Spadaj, Tomek. Ten, co tam leci. To było ciężkie. Dobra, zatrzymajmy się chwilę. Dobra, Tomek dostał po buzi. Nie jest źle. Nie jest źle. Nie wiedziałem, że tak można. Dobra, się cofnął. Bo trochę przejechaliśmy. Nawet trochę bardzo przejechaliśmy. Co za chłopaczek tutaj leciał?
Co w ogóle jest po lewej stronie? Gasi się jakiś duży budynek. W ogóle coś w FPS spadły. Mam jakiś typek biegnie. Dobra. Ewidentnie nie był przyjazny. Ewidentnie nie był przyjazny, cholera jasna. O, coś mi obeszli. No halo, co się dzieje? No już, przestań. W drugą stronę. Gdzie jest ten trup? Czemu ty tego nie chcesz podnieść, przyjacielu? Czemu ty tam tego nie chciałeś podnieść? Wracamy. Tomek dostał po buzi. Dobra, no tu będziemy chyba w miarę bezpieczni. Najpierw cię ograbię ze złomu. Zanim zapadła się kopalnia, zepchnąłem do kanionu zapasowy wagon, korzystając z mojej starej, dobrej lokomotywy górniczej. Uznałem, że idealnie nada się na skrytkę dla cenniejszej części mojego dobytku, tym bardziej, że wybrałem odległy, niekończący tor. Niedokończony tor, przepraszam. Niestety, gdy jakiś tydzień temu odwiedziłem kanion, zauważyłem, że ludzie Warrena zbudowali w jego pobliżu coś w rodzaju bazy. Nie wiem, jak bezpiecznie przekraść się do wagonu, ani ile sobie bez niego poradzę. W pobliżu kanionu. Że tu? Tak, tu. Ej, to chyba tutaj będziemy musieli iść. Chyba tam się wybierzemy. Dobra, czarna farba, czyżby? Chyba tak. Chyba tak. Witam na Aranerum, persona muzealno-archiwistyczna. Wybacz uprzejmości, nie są moją mocną stroną, ale chyba i tak nie przychodzisz z wizytą towarzyską. Tak się składa, że mam pewną okazję biznesową, jeśli cię to interesuje. W pobliskim kanionie jest wagon, a w nim moja wyjątkowa skrzyneczka. Niestety, obszaru pilnują bandyci, którzy rozbili tam obóz, więc lepiej uważaj. Znajdź niebieską skrzynkę i przynieś mi ją. W ramach zapłaty dam ci trochę złomu. No dobra. As you wish. As you wish. Nowa misja. To będzie widać na mapce? Ach, tak. Dobra, miejmy nadzieję, że Tomek się nie pojawi. Mamy nadzieję, że się Tomeczek nie pojawi. Dobra, to zbieramy. Czy tutaj nie było żadnego złomu? Chyba nie. Chyba nie. Tu nic nie ma. Już powiem wam, że dawno nie było chyba takiej gry właśnie, którą bym z chęcią sobie usiadł i popykał. No dziwo, jest naprawdę interesujący ten gameplay. Gdzie ci bandyci? Jest tylko złom. Dobra, słyszę tych skór. Czy synów? O kurde, leci. Posłałeś mnie w nos.
Albo w dupę najlepiej. Wow! Jeszcze biegniesz? Pojebało ci się w dupie? Parkour! Pocałuj mnie w nos. Hop, bunny hopem. Aleś ty wredny. Dobra. Au! Parkurujemy, to parkurujemy. Człowieku, ja grałem w surfy na CS 1.6. Dobra, znudziło mu się na szczęście. Więc jeżeli go wyprowadziliśmy w pole, możemy w tej chwili sobie przejść bezproblemowo do naszej bazy, czy bazy, do tej skrzynki, nie bazy. O, niech nas pocałuje. Chyba, że teraz będzie kolejny. Dobra, szybki research. Nic nie ma. Jest złom. Piździelec myślał, że nas wykiwa, no. Not today, bitch. Też w sumie mogłem wsiąść szybko do lokomotywy i go zabić. Tak byłoby chyba najlepiej. Wrócił? Bakłażan czy nie wrócił? Bakłażan wrócił. Dobra, tam nic nie ma. No tak, połam sobie nogi. I widzę, że złom może też leżeć tak po prostu sobie. Dobra, ale tu już więcej... O, jest złom. Jest złomik. I przy okazji sprawdzam tutaj, ale tutaj złomu nie widzę. To dziwnie, co jakiś czas klatki spadają. To mi się już mniej podoba. Dobra. Szybka misja. Właśnie o tę skrzynkę mi chodziło. Dobra, bierz ten złom i pryskaj. Niemiły jesteś, panie, drogi. Nic nie ma? Szkoda, że zoom... A je? Nie, nie ma zooma. Szkoda. Kuda. Ile nam tego dał? Czy tu jest inwentory? Już nie pamiętam. Jest inwentory. 67 złomu. Jedno z trzech jej potrzebnych do aktywowania świątyni i przyzwania Charlesa do walki na śmierć i życie. A to co to jest? Wytrychy. Jezus, nie przesadzaj, chłopie. Tak ci się źle tu nie dzieje. Dobra, naprawiliśmy się na maksa. Siła rażenia. Dobra, myślę, że to wystarczy. Mamy sporo pancerza, mamy sporo siły rażenia broni. Myślę, że jest git. No to sobie od razu zmienimy kolorek na czarny. Aha, to jest biały. To była biała farba, nie czarna. Nieważne. Nieważne. To możemy sobie ściągnąć. Mój znacznik przesuwaj, nie da się usunąć znacznika? Nie da się, ale lipa. Dobra, skąd my zaczynaliśmy? Przeleciliśmy sobie tędy, tu chyba zaczynaliśmy z tego co pamiętam. Zrobiliśmy kółko, no to teraz możemy się cofnąć w teorii. Jestem za tym, żeby się cofnąć.
Cofniemy się i polecimy sobie dalej. Na wprost. Bo teraz poleciliśmy za Tomkiem, a za Tomkiem widzę, że nie warto lecieć. Tomek jest pierdyknięty na dekiel. Dobra, tutaj się... Możemy zatrzymać. I przełączamy się na prawo. Żeby może zmylić Tomka, to przełączymy dźwignię teraz na lewo. Nie wiem, jak on działa, czy on jeździ po tych torach, czy on nie jeździ po tych torach, ale jeżeli jeździ po torach, to ma problem. Teraz nie może do nas dojechać. Mówię, o ile on jeździ na torach, ale widziałem, że chyba nie. Chyba na pewno nie. To jest Tomek. Zresztą my nawet jesteśmy już tu, gdzie powinniśmy być. Ale zanim pójdziemy na dół, tu jest jeszcze jeden budynek. Tu jest jeszcze jeden budynek, który z chęcią bym sobie zwiedził. Jest złom. Kolejny złom. Praca w doku naprawdę otworzyła mi oczy. Całymi dniami bez wytchnienia zdejmuję towar z łodzi i transportujemy go do torów na wzgórzu. Skąd Theodore i Eddie zabierają go do przyszłych kopalń. Sorry, dokończymy za chwilę. Wydaje mi się, że zaraz Tomasz będzie. Nie jestem pewny, ale... To też tak było, że go widzieliśmy i za chwilę on się pojawił. Nie wiem, na jaki on w zasadzie się agruje, naprawdę nie mam pojęcia. Widzisz, dziadu? Dobra, chyba jest cisza. Wartość całej tej infrastruktury po prostu zwala z nóg. Zważając na sukcesy, jakie rodzina Warrena odnosiła dotąd w biznesie wydobywczym, dziwi mnie, że szef zainwestował w tak ryzykowny projekt. No i nie ma tu więcej złomu, naprawdę? Nie, no gdzie? Skądże znowu? Ale jestem pewny, że zaraz ten cholerny Charlie tutaj przyleci. Naprawdę jestem cholernie pewny. Kolejny złom. No dobra, wejdźmy na dół. Co najwyżej rozfajczy nam lokomotywę. Kolejny złomik, spoko. Dźwięk jak z Postala. Nie wiem czemu, ale bardzo mi przypominał Postala. Właśnie, może Postala też kiedyś zrobimy. Świetny sandbox, tylko nie wiem, jak YouTube zareaguje na Postala, no bo nie oszukujmy się, to jest dosyć taka... O, dziwna gra. Gra mojego dzieciństwa, pewnie dlatego tak mnie ukształtowała. Ile miałem lat, jak nie grałem? 12, 13? Coś koło tego. No może trochę więcej. Co tu jest? Tu
Kuszą doki. Dobra, moi drodzy, ale skończymy w tym miejscu, co by sobie zrobić jeszcze zapas na kolejny odcinek. Tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach. Z Choo Choo Charlie. Trzymajcie się. Hej, hej!